z 15, proszę. Dzień dobry, Michał Pasternak, z 15. W czerwcu ubiegłego roku złożyliśmy taki projekt ustawy zakazujący propagowania w Polsce banderyzmu, jak i podważania faktu rzezi wołyńskiej. Niestety od tego czasu ten projekt ustawy utknął w sejmowej zamrażarce, a nie tak dawno temu jeszcze Sejm głosami zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej kolejny raz ten projekt zablokował przed pracami w Sejmie. Jak pan ocenia, co może świadczyć o takim zachowaniu polskich parlamentarzystów? No bo zarówno temat jest przecież ważny, bo chodzi o edukację historyczną młodych pokoleń, no jak i sam z pro propagowaniem banderyzmu wydaje się być sprawą no, jednoznaczną. Ja się troszkę obawiałem, że się do tego programu zadzwoni do mnie znajomy, czy jestem w stanie tutaj się pojawić. No, pierwsze co sobie pomyślałem, że będę raczej siedział na. Niestety, dla młodzieży i pierwsze co, to stwierdziłem, że muszę się chyba ostrzyć szybko. Później jak się okazało, że jednak no już jest za późno na udawanie nastolatka, no to to ten problem zniknął. Natomiast natomiast no, rzecz, o którą Pan pyta jest no, rzeczą dla mnie również nie do końca zrozumiałą, zwłaszcza, że nawet ostatnio trafiłem na taki na taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on mówił, że no, że nasza cierpliwość, w sensie Wiem, że to było stanowisko partii, czy rządzącej, czy jakichś szerzej pojętych kręgów politycznych. Czy może próba reprezentowania w ogóle stanowiska Polski w tej sprawie. Że nasza cierpliwość no, może się trwać jakiś czas, ale na pewno niezbyt długo. No, to by rzucało troszkę, dawało nadzieję na to, że rzeczywiście te sprawy zostaną uregulowane. Kłopot z, z, z tematyką wońską jest z drugiej strony no, złożone o tyle, że jest to sprawa, która zabrnęła już dosyć daleko w swoim zakłamaniu, w budowaniu pomników w Stepanowie Banderze, Banderze, e, jak się, się okazuje, że później jest syn Suchewicza, aktywny polityk na Ukrainie. E, e, nie pamiętam, co, czy Polaków w mordę, czy napluł, by chyba by chciał nam napluć twarz akurat za samą krytykę budowania pomników ludobójcom, mordercom i, i tak dalej, i tak dalej. E, Druga strona medalu jest taka, że naród ukraiński ma kłopoty ze swoją tożsamością. Jako nowo powstały, można powiedzieć, twór w tym momencie no to e, sięga po co może. I tutaj rzeczywiście no, nie ma historii tamtych lat, takiej jak Polacy z polskim państwem podziemnym, e, tylko ma e, jakąś historię o jakiejś ukraińskiej powstańczej armii. No, z drugiej strony my jako Polacy, oczywiście niezależnie od tego, czy jakiś naród ma się czym poszczycić w swojej historii, nie powinniśmy się w żaden sposób godzić na to, żeby za, granica, za, za granicą Polski, czy tym bardziej w granicach Polski, stały pomniki ludobójców jako takich w ogóle, a tym bardziej ludobójców Polaków. Ja zresztą mam kawałek rzezi wołyńskiej, włączałem się w różne akcje dotyczące upamiętniania tych kwestii, więc mam nadzieję, że jeśli chodzi o moje stanowisko, to raczej nie ma wątpliwości. Jeszcze innym aspektem jest to, że powinniśmy szukać jakiegoś porozumienia z Ukraińcami za wszelką cenę, uważam, tak jak i z każdym naszym sąsiadem i z każdym, z kim możemy zrobić jakiś interes, kto ma z nami jakąś wspólną historię. No, pomijając Polaków mieszkających na Ukrainie w tym momencie, pomijając napływ Ukraińców do Polski, który przecież jest gigantyczny, oczywiście on nie uzupełni tego, co, co powoduje kryzys demograficzny w Polsce, ale mimo wszystko ten napływ jest bardzo duży. I to wszystko nie zasługuje tylko na to, żeby trzasnąć drzwiami i odwrócić się pod siebie plecami. No, druga strona medalu jest taka, bo tak nas przecież uczą ci, którzy, którzy no, jednak mimo wszystko nie byli, byli, byli zawsze rzecznikami polskiego interesu, żeby o polski interes zabiegać ponad wszystko. Prawda? No, z, z drugiej strony są pewne granice przyzwoitości, pewne granice zakłamania e, i obudy, których nie możemy przekroczyć. I, i takie głosy czasami, no, czytałem taką wypowiedź któregoś z ukraińskich polityków, który mówi, żebyśmy zajęli się teraz interesami, a do tego wrócimy później. No, tylko, że problem Stepana Bandery, e, OUN i UPA jest związany z tym, że właśnie kilkanaście lat temu e, nie został zrobiony z tym porządek, prawda? Że pozwolono na to, żeby zrównywać rolę ofiary i sprawcy, tak jak w przypadku zakłamywania historii komunizmu w Polsce robiono w ubiegłych latach. Przecież Rzeczpospolitej. Tak samo zrobiono z, z Wołyniem, czyli okazało się, że dopuszcza się różne głosy. Tu się buduje pomniki, tu się, tu się obchodzi rocznice związane z ofiarami, ale tutaj powstają pomniki i mówi się o jakiejś wojnie domowej czy czymś takim. Także y, Na pytanie, czym to jest spowodowane, nie umiem wprost powiedzieć, czemu pytanie tak się dzieje. Nie dlaczego? uważam tego za prawidłowe, nie uważam tego za dobre. Y, y, uważam, że jest to sprawa jednoznaczna. Nawet, ten, nawet y, pamiętam taką konferencję prasową. Smarzowskiego, jak powstawał film, o, w, Wołyń. To mimo tego, że zwróciły Państwo uwagę, że Smarzowski jest wyrafinowanym krytykiem narodu polskiego, we wszystkich filmach Polacy to nie jest wspaniały bohater na koniu, prawda? Tylko nawet o filmie róża on miał takie dosyć moim zdaniem dziwne wypowiedzi. Natomiast natomiast proporcje w filmie Wołyń też nie są takie, jakie moim zdaniem były naprawdę. A z drugiej strony, on na tej konferencji prasowej powiedział, że w pewnych kwestiach nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto zaczął, kto był za to odpowiedzialny i kto bardziej cierpiał.